Kochani, tak dziękuję Panu Jezusowi, że mogę stać na tym miejscu, że mamy dzisiaj taką piękną pogodę, zdrowi jesteśmy. Jakby się życie potoczyło inaczej, już bym trawkę od spodu gryzł. Mając 38 lat, już byłem degenerat taki życiowy. Chociaż jako małe dziecko miałem pragnienie Boga i jak w naszym kraju wszyscy byliśmy wychowywani. Mama mnie wychowywała w takim duchu katolickim, a więc od najmłodszych lat święta przychodziły na roraty, na 6 rano do kościoła i tak dalej. Była taka pasja nawet. I wiecie co, jako dziecko to miałem takie już rozumowanie, no można być doktorem, można być profesorem. Ale sobie myślałem, ksiądz to jest gość. Dlaczego? No, takie rozumowanie dziecka, bo jest blisko Boga. Co to można mieć tytuł i wszystko, ale ten to jest blisko Boga, już nie mówię biskup. Takie miałem rozumowanie jako dziecko. I wszystko się ładnie zaczęło, tak wam powiem, że jako młode dziecko już przed komunią to miałem grzechy takie bardzo paskudne i jak przyszło do tej komunii, ten ksiądz nas tak przygotowywał, aby to tak dokładnie się wyspowiadać. No mówię, dobra, jak dokładnie się wyspowiadasz, jak żeś zwinął kierownikowi szkoły gołębie. No powiedz to księdzu, a ksiądz był w dobrej komitywie z tym kierownikiem, to wiem. Ojciec by mnie... Miałem strasznego ojca. Ale chwała Bogu, dziecko takie też myśli i kombinuje. Już miałem taki zmysł alkoholicki i tak wam powiem, że stoję w tej kolejce do tej spowiedzi i patrzę, oglądam. Tu nie pójdę, tam pójdę, bo ksiądz jest nieznany. Tak mi zależało, żeby się wyspowiadać tak uczciwie przed tym księdzem. Wyspowiadałem się i wiecie, wtedy przeżyłem coś takiego, że jakby wszystko ze mnie spadło. Taki się poczułem lekki i mówię, niesamowita sprawa. Chciało mi się żyć. A już jako małe dziecko te grzechy człowieka gnietły do ziemi. I kochani, tak. Później ojcu się podobało, żeby syn grał. Posyłał mnie na naukę gry na akordeonie. No i na libacjach przygrywałem i tak dalej. Weselili się chłopy. Ja też. Jako młody chłopak już zacząłem grać po weselach i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie mówiłem, bo widziałem, co moja mama cierpiała. Troje dzieci. Ja byłem taki średni, bo miałem starszą siostrę jeszcze. Ale była gospodarka, wszystko w Ząbkowicach. Mieliśmy konia i tak dalej. Było tylko rozkazywanie. Andrzej to, Heniek to. Ty pójdziesz skosić, ty zaorać i tak dalej. I wszystko musiało być wykonywane. Nie było tłumaczenia, tak jak dzisiaj obserwujemy to dzieciom, a oni tak zrobią swoje i tak. I tak wam powiem, że mówiłem sobie, nigdy w życiu nie będę pił wódki. Nigdy w życiu nie będę chlał, bo nawet mi nie smakowała. Ale na tych weselach, na zabawach podawali takie no, różne dobre trunki. To były czasy komunistyczne. No i pomalutku, ani nie wiem kiedy. Tak jak tutaj brat Mirek mówił, nikt nie zna tego czasu, ani tej chwili, kiedy się uzależni. Jak już jesteś uzależniony, to już za późno. Na powroty, na odwroty i tak dalej. I tak się mówi. A dam sobie radę. Machałem ręką i jedziemy dalej. Nie jest tak źle. Ale było coraz bardziej gorzej. I przeszedłem całe cykle leczenia odwykowego, wszywki, nie wszywki. I mówię, o, tutaj to już mi nic nie pomogą. A skoro mi nie pomogą? Skoro zawiodło lecznictwo odwykowe tak w moim życiu, mówię, no to
ze mną jest źle. I kochani, doszło do tego, że mówię, a może by mi Pan Bóg pomógł. A więc latałem do kościoła, modliłem się i wszystko. Już byłem wtedy żonaty. I tak wam powiem, nawet i w domu żonę i tak dalej, ona patrzy i mówi, no, idiota, tydzień pił, a on mnie teraz będzie do kościoła poganiał, strasznie święty. Ale no chciałem, żeby coś się zmieniło w tym moim życiu, żeby się wszystko zmieniło. Później no, zawiodło, bo w dalszym ciągu piję Organizacja Świadków Jehowych. Tam przeszedłem też długi taki okres czasu. Nieraz sobie mówiłem, już tam więcej nie pójdę. Wstyd, taka miejscowość, 15 tysięcy ludzi, wszyscy cię znają. Zaraz przy Hucie Katowice, wszyscy się znają. Mówię, no jak? Ale mówię, nie, ja pójdę tam do nich, bo był taki mój przyjaciel. Jego życie się zmieniło. I mi tylko mówił, Heniek, ty musisz przestać pić, palić, klnąć. No jak ty żyjesz, człowieku? Ja mówię, dobra, to daj mi taką moc, bo ja nie mam takiej mocy. No i wyobraźcie sobie, że doszło do tego, że już przyszło to apogeum picia i trafiłem na odwyk do Gorzyc po 40-dniowym okresie picia na okrągło. Trafiłem tam do Gorzyc. I w tych Gorzycach jestem i dowiaduję się, chłopaki mówią, wiesz co, tu przyjeżdża taka misja, wiesz, ze Stronia przyjeżdżają. No i niektórych to tam zabierają, tam na takie dni upamiętania oni to robią. I niektórzy przyjeżdżają i nie palą. A co to za misja? No to jest zielonoświątkowcy, tak? Mówię, to sekta, chłopie, to sekta. Bo to pierwszy raz mi kolega mówił w Ząbkowicach na temat zielonoświątkowców. Ale też od świadków słyszałem, że to sekta. Mówię, no nie, no gdzie tam do tej sekty? Ale mówi, ładnie grają, śpiewają. A to pójdę posłuchać, jak oni tam grają. I wiecie co, i byłem w piżamce ubrany, tak, na tym detoksie. I leży książeczka taka, na szafeczce, bo tam mieliśmy takie szafeczki, kto był, to wie. I tytuł brzmi Najszczęśliwsi ludzie na świecie. No nie było co robić, wiem, tą książeczkę przeczytałem. Mówię, niemożliwe, no gdzieżby takie cuda? Takie cuda to nawet w Częstochowie u nas nie było. No niemożliwe. I wyobraźcie sobie, że poszedłem później na to spotkanie. Czwartki to było. I rzeczywiście ładnie grają, ładnie śpiewają, podoba mi się. I te świadectwa były najważniejsze. Wychodzi człowiek z Włodzisławia Śląskiego, pochodził z Będzina, ziomek. Pamiętam, jak dzisiaj, elegancki facet, z brodą, kamizelka, no wszystko. 18 razy był na odwyku. Dzisiaj 3,5 roku nie pije, jest wolnym człowiekiem. Mówię, niemożliwe. 18 razy na odwyku, gigant. Drugi wychodzi, 7 lat nie pije. I tak sobie mówię, tak. U świadków mi mówili, że u nich tylko jest prawda. Nie sprawdziła się ta prawda wprawdzie w moim przypadku, a jak u nich jest prawda? Muszę to sprawdzić. Faktycznie przyjechaliśmy tu w marcu, w 1988 roku, na takie dni upamiętania. Ja przyjąłem Jezusa Chrystusa, wychodziłem za każdym razem. Wtedy wychodził, tu nie wychodziło się raz, tylko nie było jedno nawołanie, ale dużo tych nawołań byłem, za każdym razem wychodziłem. I gdziekolwiek się nie znalazłem, później do Betanii dali mi adres, za każdym razem wychodziłem. Takie miałem gdzieś rozumowanie wtedy, żeby tak dokładnie tego Pana Jezusa Chrystusa przyjąć, żeby już nie upaść. Kochani, w tym roku, w marcu, minęło 25 lat. 25 lat. Jak żyję w takiej całkowicie wolności. Wiecie, na co czekałem? Jak się nawróciłem, to sobie tak planowałem, nawet i na tym odwyku. Ja już wrosłem tą atmosferę knajpy, nawet tego smrodu knajp pianego i
tych przekleństw, tego wszystkiego. A chociaż sobie będę tam chodził posiedzieć z tymi kolegami, no ja sobie kupię Coca-Colkę, a oni niech sobie tam piją. Ja tak sobie siedzę i myślę, mówię, aleś ty Heniek głupi, przecież jak ty tam zajdziesz, to już jest po tobie. A to nie, no to nie będę chodził. Takie kalkulacje robiłem. Ale chwała Panu, nigdy tam nie trafiłem. Byłem dwa razy w knajpie za te lata. Raz po człowieka, którego zabrałem na dni upamiętania, który się upamiętał i też ponad 20 lat już nie pije. A drugi raz, jak szukałem też takiego człowieka, który mi tękował w domu. Także Pan Jezus Chrystus jest dzisiaj tutaj na tym miejscu. Pragnie dotknąć się Twojego życia i zmienić całkowicie Twoje życie. Kiedy poszłem na odwyk, miałem kierownika w pracy, pracowałem na grawerni. To był taki ucież kła gospodarczego. Zawód, no, gdzie trudno było człowieka takiego wyszkolić. No, duża precyzja i w ogóle nie każdy się do tego nadawał. Ja miałem smykałkę do tego, tylko mnie nie zwalniał, bo no, byłem dobry w tym. Jak zacząłem pić, nie przychodziłem już w ogóle, no bo tam rączki nie mogły się cząć. To już w ogóle nie przychodziłem, tydzień, dwa, trzy. Później odrabiałem. I ten człowiek w ogóle nie pił. Był takim no, porządnym katolikiem, w ogóle nie pił. I on zostawał po swojej pracy i tłumaczył mi, wysyłał mnie tam na kolejne cykle do przychodni odwykowej. Ale tak jak mówię, to nie zdawało egzaminu. I kiedy ja już nie piłem rok czasu, i on raz mnie woła i mówi tak, panieńko, kiedy pan to jedzie tam do tego Ustronia? Ano wtedy i wtedy. Wie pan co, jak pan pojedzie, to niech mi pan powie, to weźmiesz pan ich tu wszystkich stąd. To były czasy komunistyczne, pili ludzie wtedy strasznie. I chwała Panu, tak wam powiem, że czekałem, kiedy przyjdzie ta chcica z powrotem, kiedy mnie to pociągnie. Wiecie co, ja byłem opętany demonicznie. Tak jest opisane w Ewangelii, Pan Jezus Chrystus mówi o duchu bezwodnym, który wędruje, przychodzi, wchodzi do człowieka, później znowu idzie. I ja jak nie piłem, to nie piłem. Nawet mogłem w knajpie z chłopakami tam polewać i nie piłem. Ale tak, mogłem nie być żadnej okazji, mogłem nie mieć pieniędzy. Tak by coś we mnie weszło. Ja to czułem. I a, piwka bym się napił. Od razu mi przychodziła myśl. Ale piwko to ja wypiłem jedne. A później już potrzeba było procenty. Kochani, nigdy ta chcica nie przyszła. 25 lat, wiem, że nie przyjdzie. Ja trzymam się Boga rękami i nogami. Jak rozpocząłem chodzić za Panem Jezusem Chrystusem, to tak, no. Przyjechałem na takie dni upamiętania i pewien brat mi się tu pyta. Heńku, a ty tam w pracy to już no, składasz świadectwo o Jezusie? Mówię, coś ty jest niepoważny. No gdzie, no, jakbym powiedział, to by pospadali z ławy. No jak ja byłem najgorszym, no to wiesz. A, to ty nie ma uwolniony, to ty znowu będziesz pił. No jak to ja będę pił? Mówiłeś, że już nie będę pił. No jak ty nie składasz świadectwa o Jezusie Chrystusie? Kochani, może słuchacie tutaj te świadectwa, te wszystkie wykłady, i może się mówisz, a no dobra, to w twoim życiu u mnie się to nie sprawdzi. Nie ma takiej opcji. Chrystus Pan, jeżeli ty masz pragnące serce, daj dla ciebie uwolnienie. Tak jak składał tutaj świadectwo ten, który zwiastuje dzisiaj tę Ewangelię, Mirek, brat Mirek. On pierwszy raz u mnie przyjmował w warsztacie Jezusa Chrystusa do swojego serca. Ale wyszedł i poszedł w długą, był na chodzie. I jeszcze pół roku krążył. Widywałem go.
w amoku tym pijackim, ale po pół roku trafił do zboru. Zmieniło się jego życie. Także zachęcamy dzisiaj, jak jesteś, nie strać tego czasu. Połóż wszystko na jedną kartę, ja to tak mówię. Radzę to każdemu, a wtedy prawdziwie zmieni się to twoje życie. Miałem nie mówić świadectwo, miałem tylko zaśpiewać pieśń. Kochani, 25 lat to coś znaczy. Teraz jestem na emeryturze, tym bardziej dołożyłem sobie, nie tylko jeżdżę do Ustronia, ale do Wisły, do zakładu karnego jeżdżę już 20 lat do Wojkowic. Ponad 20 lat minęło, jak jeżdżę tam. Ponad 20 lat, którzy nie piją, wielu jest ludzi w Ząbkowicach, którzy już nie piją ponad 20 lat, gdzie Bóg zmienił ich życie. Kochani, od pierwszego alkoholika, takim jak byłem ja, Bóg rozpoczął w Ząbkowicach. Może rozpocznie w twojej miejscowości, nie wiem skąd jesteś, ale Bóg ma takie pragnienie, aby się to wszystko zmieniło w twoim życiu, w twoim otoczeniu, abyś był tym Bożym światłem. Kiedyś napisałem też taką pieśń. Wszyscy, wielu braci, sióstr zaczęło pisać wiersze. I mówię, no Panie Boże, no oni piszą wiersze, a ja bym choć napisał taką pieśń. No i napisałem już parę, ale wam zaśpiewam takie świadectwo, które mi się udało kiedyś napisać. Sam Jezus Król stanął na drodze mego życia. Sam Jezus Król stanął na drodze mego życia. Oświecił mnie On światłem Ewangelii swej. Uwolnił mnie ze wszystkich lęków i rozpaczy. Wlał pokój w serce me i ducha swego dał. Jezu mój, ja ci dziękuję za zbawienie. Baranku mój, swe życie składam u twych stóp. Królu mój, prowadź za rękę mnie jak dziecię. Życie me na zawsze już oddaję ci. Teraz już pragnę ci służyć całym sercem. Gdziekolwiek chcesz, zaprowadź mnie świadectwem mym. Niech naród nasz usłyszy twoją Ewangelię i odda tobie tylko hołd, bo Jezus to Król nasz Pan.